Cześć, z tej strony Ania. Witam Was w filmiku, w którym opowiemy sobie o bohaterach lektury pod tytułem Macbeth. Pierwszym z bohaterów jest tytułowy Macbeth, bohater główny, wódz wojsk szkockich, wasal króla Duncana. Wracając z bitwy, słyszy przepowiednię czarownic, która mówi, że zostanie władcą Szkocji. Bohater dąży do zrealizowania tej przepowiedni. Za namową żony zabija króla Duncana, który jest jednocześnie jego krewnym. Ta zbrodnia pociąga za sobą następne. W końcu Macbeth dostaje władzę i zasiada na tronie, ale zostaje ostatecznie zamordowany przez Macduffa. Przeciwko niemu wystąpiło całe wojsko całej Szkocji, czyli zastęp walczących ze zbrodnią i występkiem rycerzy. Jego autentyczny pierwowzór opisywany był przez kronikarzy jako człowiek mężny, który gdyby nie był nieco okrutny z natury, mógłby uchodzić za najbardziej godnego sprawowania władzy królewskiej w kraju. Macbeth ma podobne cechy. Też jest mężny, jest odważny, potrafi szybko podejmować trafne decyzje, co prowadzi do jego wielu militarnych, czyli wojennych sukcesów. Bohater cieszy się opinią honorowego rycerza. Drugie, mroczne oblicze Macbetha ujawnia się pod wpływem przepowiedni czarownic. Bohater pragnie przejąć władzę, co wykorzystuje jego żona, która namawia go do zbrodni. Macbeth podnosi rękę na osobę najważniejszą w państwie, na boskiego namiestnika, namaszczonego świętymi olejami podczas koronacji. To czyni jego zbrodnię jeszcze straszniejszą. Zabija także swojego przyjaciela Banka. Czuje zagrożenie z jego strony, ponieważ czarownice przepowiedziały mu, że zostanie ojcem królów. Zbrodnia nie pozostaje bez wpływu na psychikę bohatera. Wraz z zaszczytami Macbetha rosną jego przerażenie, wyrzuty sumienia. Bohater ma halucynacje. Nie ciąży nad nim jednak fatum, czyli przeznaczenie, jak nad bohaterami tragedii antycznych. Przepowiednia czarownic to tak naprawdę tylko bodziec pobudzający Macbetha do działania. Dysponuje on wolną wolą i może sam wybrać drogę, którą będzie kroczył. On sam podejmuje decyzję, choć oczywiście ma na nie wpływ także jego żona Lady Macbeth. Wybiera drogę zbrodni, co ostatecznie doprowadza go do śmierci. Śmierć jest nie tylko karą dla Macbetha, ale także zakończeniem pasma zbrodni, których dokonywał. Jest więc wyzwoleniem dla ludzi go otaczających, dla jego poddanych. Następną bohaterką jest Lady Macbeth. To bohaterka drugoplanowa, żona Macbetha. Lady Macbeth to kobieta gotowa na wszystko. Kocha i nienawidzi z równą siłą. Niektórzy znawcy twórczości Szekspira oceniają ją jako kobietę demona, jako wcielenie zła. Można uznawać ją także za czwartą czarownicę, która pomaga w realizacji przepowiedni. Jako żona Lady Macbeth jest kochająca, czuła i opiekuńcza. Przeżywa niespełnione macierzyństwo. Wiadomo, że miała dziecko, które zmarło. Nie znamy jednak okoliczności tej śmierci. Lady Macbeth nie jest kobietą, którą mogłoby satysfakcjonować siedzenie domu, pełnienie obowiązków pani domu. Szuka mocnych wrażeń, pragnie spełnienia. Jest zaślepiona wizją bycia królową. Namawia męża do zbrodni. Chroni go. Wydaje się od niego silniejsza psychicznie. Zachowuje zimną krew nawet podczas uczty, kiedy to pojawia się duch Banka. Załamanie nerwowe, szaleństwo, które ostatecznie dopada Lady Macbeth, jest o wiele silniejsze od choroby Macbetha. Bohaterka popełnia samobójstwo, ginie jako kobieta samotna, nieszczęśliwa, przygnieciona bagażem doświadczeń i osobistych klęsk. Kolejnym bohaterem jest Banco. Banco to bohater epizodyczny, do czasu spotkania z czarownicami przyjaciel Macbetha. Wiedźmy przepowiadają mu, że będzie ojcem królów. Macbeth zleca zabójcom morderstwo przyjaciela właśnie z tej przyczyny. Duch bohatera pojawia się w zamku. Banco przeczuwał, że Macbeth planuje królobójstwo. Kolejnym bohaterem jest Macduff. Macduff to bohater epizodyczny, zabójca Macbetha. Narodził się przez cesarskie cięcie, jest więc człowiekiem,
którego nie urodziła niewiasta. Lady Macduff, bohaterka epizodyczna, żona Macduffa, zginęła na zlecenie Macbetha. Czarownice to bohaterki epizodyczne, fantastyczne. Ukazują się Macbethowi i Bankowi na wrzosowiskach. Pierwszemu z mężczyzn przepowiadają władzę, drugiemu, że spłodzi królów. Wyglądają odrażająco, są przeraźliwie chude, mają długie brody. Tak naprawdę nie wiadomo nawet, czy są kobietami. Warto wspomnieć, że w czasach, w których żył autor tragedii, Szekspir, powszechna była wiara, że istnieją kobiety opętane przez diabła. Dlatego właśnie bardzo często urządzano polowanie na wiedźmy, na czarownice, palono je na stosach. Dla XVI-wiecznych widzów, odbiorców dramatu Macbetha, czarownice były realnym, faktycznym zagrożeniem. Z ich słowami należało się liczyć. Wiedźmy są zwodnicze, przebiegłe. Ich przepowiednie są niejasne i niejednoznaczne. To sprawia, że można je interpretować na kilka sposobów. Czarownice bywają odczytywane jako symbol zła drzemiącego w Macbethie oraz za uosobienie zła, które nosi w sobie każdy człowiek, a do tego, żeby je obudzić, potrzeba tak naprawdę bardzo niewiele.